Siema, cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Przyszło do mnie kilka paczek, dlatego stwierdziłam, że warto się nimi pochwalić, bo są bardzo fajne, fajne nowości na jesień. I o wiele rzeczy też pytaliście na Instagramie, dlatego pokażę tutaj i wszystko podlinkuję jak zwykle na dole. No to tutaj mam już od razu pod ręką buty, które pokazywałam Wam już na Instagramie po przeróbce. To są takie mega ciężkie workery z Bershki. I słuchajcie, już miałam w nich wypadek. Nie wiem, czy one są po prostu takie słabe, czy jestem taka agresywna, ale zaczepiłam o dół, o dół drzwi balkonowych i zobaczcie, mi się rozwarstwiła ta podeszwa od góry. Nadal w nich chodziłam, muszę to skleić, bo boję się, że kiedyś mi po prostu ta podeszwa odpadnie i zostanie na chodniku. Ale poza tym, zobaczcie, są same w sobie bardzo fajne, takie ciężkie, nadają stylizacji tego czegoś. Zwłaszcza teraz właśnie jak mają te perełki do takich zwykłych, prostych zestawów, te buty fajnie tak sprawią, że ta stylizacja nabierze smaczku. Mam jeszcze kamizelkę, na którą polowałam, ponieważ nie była dostępna już. Dostałam powiadomienie o produkcie i ją zamówiłam. Jest to rozmiar XS i jeszcze nie noszona. Słuchajcie, czekała cały czas w pudełku na to, aby mogła ją Wam tutaj pokazać. W środku jest wyścielona cała takim barankiem. Po bokach ma takie paski i. Taki sweterek z podarciami, bardzo mięsisty, jest bardzo ciężki, ale zarazem też cieplutki. I dajcie znać, jak Wam się widzi właśnie ten nowy trend podartych rzeczy, bo mega dużo weszło właśnie na rynek i jestem ciekawa, co Wy na to. Tutaj jest kolejna kamizelka z czarnym akcentem, również wyścielona cała barankiem, tym razem w kolorze zgnitej zieleni. Tutaj takie duże futerko, które naprawdę otula nam całą twarz, także jeśli nie mamy czapki, a wieje mocno wiatr, na pewno nam się ten duży kaptur przyda. Nie uwielbiam tak się opatulić cała, ale jeszcze bardziej sobie spiąć. I to jest kurteczka, kamizelka z mojego sklepu. Ja mam kochany rozmiar, metki już nie mam, ale to jest rozmiar M, żeby była taka bardziej większa i przede wszystkim dłuższa. Ona mi zakrywa pupę, zresztą zaraz zobaczycie. I kolejna kurtka. Jest mega cieplutka. Ostatnio w niej miałam okazję chodzić i naprawdę na zimę będzie jak znalazł. Ja już tutaj o zimie, ale nie ukrywajmy, już powoli się zbliża u nas w górach. Ostatnio spadł śnieg. Więc to jest taki jeans i tutaj taki troszkę dalmatańczyk. Środek jest, bo pytaliście, również wyścielony tym futerkiem, prócz rękawów. Jednak rękawy mamy ocieplone, taką chyba tutaj jest wata. I w środku mamy ściągany troczek. Więc to jest kurtka bardziej taka typu parka, choć to zwężenie takie mamy tylko na tyle. No i zobaczcie, jest po prostu przeogrom miasta, zasłania cały kadr, więc ja muszę ją stąd wyrzucić. Po kolei. I tutaj mam paczkę od Sheila. Dzisiaj ją dopiero otworzyłam i jak wyjęłam jedną sukienkę, to jest właśnie ta, to byłam po prostu w szoku. Jest przecudowna. Zobaczcie, jaka ona jest wielka. Ta falbana jest taka wielgaśna, jest taka mięsista i ciężka.
przecudowna. Żałuję, że ta paczka nie doszła mi wcześniej, wtedy kiedy była piękna pogoda, na pewno bym ją założyła. Teraz będę musiała kombinować coś ze zdjęciami pewnie w środku albo z rajstopami, których nienawidzę nosić. No zobaczymy, z tyłu jest zasuwana na zamek i ja tutaj mam rozmiar XS. Więc tutaj mamy tą piękność, ale jeszcze Wam pokażę coś. Coś Wam pokażę do tych butów. Zobaczcie, że mega pasuje. Świetnie się to łączy, zwłaszcza te perełki właśnie. Druga koszula tego typu. Sukienka. Sukienka koszulowa, już taka z falbaną na samym dole. I tutaj mamy niewidzialne guziczki z takim okrąglutkim, również rozmiar XS. Ona już jest bardziej taka właśnie z materiału koszulowego i bardziej prześwitującego, także myślę, że ona już do leggingsów pójdzie. Też taka wielka, oversize'owa na dole. I lecimy z wielką paczką od Zalando. Czekałam na tą paczkę mega długo. Nie mogłam się jej doczekać, znaczy mega długo nie czekałam, ale wiecie, że jak się coś na coś długo czeka, no to dniami, godzinami się wyczekuje. I ja nie wiem, czy ja czegoś tutaj stąd już nie wyjęłam. Nie jestem pewna, czy tutaj jeszcze czegoś nie było. Zaraz zobaczymy, bo nie chcę czegoś pominąć. Tutaj wszystko mam, wszystko się zgadza. Dobra, no to Wam pokażę moją perełeczkę do kolekcji. Torba Corsa, ja już o niej długo, długo myślałam, naprawdę zastanawiałam się nad nią bardzo długo i w końcu zakupiłam taki nieduży, ale też nie mały rozmiar. Zawsze śmigałam z tą malutką i wiecznie brakowało mi miejsca. Jestem kobietą, która musi mieć wszystko pod ręką, tym bardziej, że mam dziecko, to też tych więcej rzeczy mi się nazbiera. I jest naprawdę bardzo pojemna, bardzo ją lubię. W środku ma dużo kieszonek, zwłaszcza tą taką środkową przegródkę. I ta środkowa przegródka się zamyka, także fajnie, bo może być na portfel, bądź na rzeczy, które po prostu są dla nas cenne i możemy je zasunąć. Dodatkowo jest tutaj też taki haczyk na zapinanie. No i bardzo zależało mi przede wszystkim na tym pasku, żebym mogła sobie założyć tą torebkę, wiecie, tak przez ramię. I do tego wszystkiego, ja się bałam, że nie dostałam tego woreczka dopiero, gdy ją zaczęłam nosić. Patrzę, w środku jest właśnie jeszcze woreczek. No myślę, że on mi się nie przyda, ponieważ nie zamierzam tej torebki chować do szafy. Teraz cały czas ją noszę, zamiast tych malutkich. Jestem bardzo zadowolona. To już jest moja czwarta chyba, tak, torebka z Corsa i nie wiem, czy ostatnia, przysięgam sobie, że ostatnia, ale zobaczymy. Do tego mam taki sweterek w paski, którego jeszcze nie zakładałam, dlatego cały czas jest w tej folii. To jest sweterek z New Looka w rozmiarze XS. Nie było mniejszego, był tylko już, nie było większego, w sensie, że S-ka, tylko już same L-ki pozostawały XL-ki i byłam pewna, że ta bluzka będzie na mnie za mała, sweterek. Ale okazała się być, no, idealna. Nie jest ani za krótka, ani za długa. Rękawy również są spoko. Tutaj są takie fajne guziczki złote, ich nie można tutaj rozpiąć. No i tkanina jest po prostu fenomenalna, także ten sweterek na pewno zostanie u mnie na dłużej. Tu jeszcze New Look, już miałam mówić, że to marka, której nie znam, bo tutaj jest model napisany od razu na metce i tutaj są jeansy już po praniu, w sumie dlatego dzisiaj nagrywany jest ten haul dopiero, ponieważ te spodnie były w praniu, dwa razy je prałam, ponieważ tak je wybrudziłam, niestety ja mam pecha i siadłam na coś, także nie mogę się doprać, ale na szczęście już są czyste, te
takie podarte nogawki, już były w nich zdjęcia na Instagramie, także mogliście je poznać. Cieszyły się mega dużym zainteresowaniem, to jest rozmiar 36, niestety mniejszego nie było, żałuję, bo bardzo chciałabym właśnie tą 34. Kierowałam się opiniami na Zalando, które nie do końca były trafione, ponieważ dziewczyny radziły wziąć rozmiar większy niż nosimy, także ja wzięłam sobie S-kę, pomimo że w niektórych modelach też je noszę, ale to są skiny, które się rozciągają. Niestety, tutaj są po praniu spoko, jak je założę przez pierwszą godzinę są ok, ale później spadają mi strasznie z tyłka i wiecie, tutaj jest takie coś na męskie genitalia. Także gdybym mogła je wymienić na mniejszy rozmiar, na pewno bym to zrobiła. To już z Adidasa, na te spodnie też się czaiłam dość długo i też miałam problem z wyborem rozmiaru, tutaj wzięłam rozmiar S, podobnie jak w tym modelu dziewczyny radziły wziąć większy i tutaj faktycznie ten fason tych spodni jest dość dziwny. Patrzę, czy nagrywa, bo ja gadam, a okaże się, że po prostu nagrywanie nie jest włączone. To są takie śliskie spodnie, one mają tutaj przeszycie. Mam nadzieję, że to wszystko widać. I tutaj właśnie sznureczek taki w biodrach, bo to są niskie biodróweczki i mają strasznie płytki tył. Ja zawsze, gdy się schylam, po prostu no, pupa wychodzi mi na wierzch, nie oszukujmy się. Pomimo tego dół jest spoko, nogawki są obcisłe, na tym mi zależało, nie chciałam, żeby te nogawki były luźne. Na górze są takie ok, lekko dopasowane. I aby właśnie ten dół mi nie schodził, muszę wiązać sobie tutaj mega mocno ten sznureczek w biodrach, przez co jak siadam, to mi się wbija ten sznurek w miednicę, tutaj w te kości. Także no, te spodnie są takie bardzo ładne, ale uciążliwe w chodzeniu. Gdybym wzięła większy rozmiar, może nie byłoby tych problemów, chociaż ciężko ocenić, bo jest to śliski materiał. Rzeczy z wielkiej paczki z Zalando to są takie tenisówki zwykłe białe na wyższej podeszwie, też z New Looka, podobnie jak tamte spodnie. I one mają, zobaczcie, takie sznurowadełka, nie wiem czy tutaj zobaczycie, o właśnie, takie świecące. Ja tego w ogóle nie widziałam na stronie na Zalando, w sumie jestem tak roztrzepana, także nie zawsze jak coś mi się spodoba, przybliżam, wiecie, sprawdzam jakieś szczególiki, szczegóły. Ale nosiłam je i myślę, że też sznurówki są spoko, niestety nie ma innych zapasowych w zestawie. Jak mi się znudzą, po prostu założę sobie inne. I te buty są z ekoskórki, także spoko się je czyści, brudzą się, bo brudzą wiadomo jak to z białym na jesień, ale są naprawdę spoko i fajnie się w nich chodzi. Jeszcze Wam pokażę buty z Dizzy, tylko nie wiem ile ten haul będzie trwał, jeju, jak będzie za długi to Was przepraszam, ale wiecie jak to się nagrywa po takim długim czasie. Idę i mam tutaj już te wszystkie buciki. Nie wiem czy one są jeszcze wszystkie dostępne na sklepie, ciężko mi ocenić, bo powiem Wam szczerze, nie sprawdzałam. Tu są takie muszkieterki na grubszej podeszwie, na lekkim obcasie, na takim bardzo zależało, niskich i świetnie się tu trzymają, naprawdę nogę robią bardzo, bardzo zgrabną, zamszowe. I ja wzięłam rozmiar, słuchajcie, 38, i standardowy, taki jaki noszę. Tutaj też w tych butach też miałam 38, tylko musiały mi się troszkę rozchodzić, ponieważ ja mam szeroką stopę, a one są, jak widzicie, do czubka. Mają w środku zameczki, także nie musimy tych wszystkich klamerek odpinać. Rampeczki na gumowej podeszwie, takie welurkowe, z
kokardami. Je też mieliście okazję widzieć już na moim Instagramie. Rozmiar chyba, nie, to już jest 39, słuchajcie, i to jest nietypowa rozmiarówka, bo są takie jak 38. Także lepiej brać większe, o ile jeszcze właśnie są. I ostatnie buty to są takie botki, tutaj takie szersze. I to jest właśnie 38. I właśnie ja wzięłabym tak najlepsze, na mnie byłyby 38,5, ale niestety Dizzy nie ma takich rozmiarówek, więc no koniec końców wzięłabym 39. Jakbym miała taką możliwość i że gdybym wiedziała, że właśnie ten rozmiar będzie nie taki jak ma być, wiadomo, je można też zakładać zimą, także ja już tutaj gruba i skarpetki niestety nie założę. To było na tyle. Dzięki Wam wielkie za oglądanie, łapka w górę oczywiście i czekajcie na kolejny filmik. Mam nadzieję, że nie będzie to za pół roku.